Witam Was serdecznie. Jeśli chodzi o tą drogę podążania pasji, kiedyś moją pasją było zupełnie coś innego. Jakieś 7 lat temu nigdy bym nie przypuszczał, że będę tu teraz mówił do Was to, co chcę powiedzieć, bo chcę powiedzieć o ciele. Niegdyś zajmowałem się biznesem. Przez 7 lat prowadziłem dosyć sporą firmę, zatrudniałem kilkanaście osób i w tym czasie chciałem tyle, co miałem do czynienia, to że zainteresowała mnie mowa ciała. Mowa ciała, którą wykorzystywałem w biznesie do tego, aby móc znaleźć fajny zespół do mojej firmy, ale także fajnych współpracowników, uczciwych. To wszystko mogłem wyłapać na rozmowach kwalifikacyjnych, rozmowach biznesowych, gdy skupiałem się na mowie ciała, bo ciało nie kłamie. Oczywiście można to w pewien sposób oszukać. Są specjaliści, którzy tego szkolą. Główną grupą odbiorców są politycy, niestety. Ale w dłuższej perspektywie jest to trudne. I tak z czasem zmieniło mi się to, że zacząłem interesować się rozwojem osobistym i w pewnym momencie skupiłem się na ciele. Na ciele z tego względu, że trafiłem na różne warsztaty, w których też pracowałem ja osobiście z ciałem i uświadomiłem sobie, jak praca z ciałem może wpływać na moje emocje. Jak praca manualna może wpływać na jakość mojego życia. I zainteresowałem się masażem. Skończyłem kurs masażu, zacząłem się w tym temacie rozwijać, było to 5-6 lat temu. W chwili obecnej to jest moja główna działka mojego biznesu, mojej firmy handlowej już dawno nie ma i skupiam się na ciele. I o co mi w tym ciele też chodzi? Jeśli chodzi o bóle, które mamy, nie wiem jak jest u Was, ale przypuszczam, że każdy z Was ma taki moment, w którym go coś boli. Może jest to teraz. Czy kogoś coś teraz boli? Coś mało osób się zgłasza? Okej, okay. Fajnie. To bardzo, bardzo, bardzo dobry znak. Ale z czego wynikają bóle? Często bóle wynikają z takich prozaicznych spraw, jak na przykład nieprawidłowa postawa, gdy siedzę przy komputerze, pracuję na przykład z monitorem, który jest bardzo nisko. Czasem rozwiązanie jest bardzo proste, podniesienie monitora na wysokość mojego wzroku, używanie myszki, a nie touchpada w laptopie. To są bardzo prozaiczne sprawy. Czasem powodem bólu w ciele jest brak ruchu. Za mało się ruszamy, mamy pracę siedzącą, nie uprawiamy żadnego sportu, żadnych aktywności. I pojawiają nam się bóle. I często także bóle się pojawiają, gdy nie ma równowagi w naszym ciele. Gdy jedna strona gdzieś się przechyla, mamy tendencję do tego, żeby powtarzać pewne wzorce ruchowe i się napina. Brak równowagi niestety powoduje to, że w naszym ciałem zaczyna dziać się niedobrze. I to się przekłada na ból. Ale, co jest też bardzo ciekawe, istnieją takie bóle, które są najczęściej przewlekłe i gdy pójdziemy do specjalisty, do masażysty, fizjoterapeuty, on nam pomoże, ale ten ból wraca. I tutaj oczywiście możemy wrócić do tego, że znów powielamy pewne wzorce, za mało się ruszamy, mamy nieprawidłową postawę przy pracy, ale też często jest tak, że w naszym ciele zapisują się emocje. Emocje i traumy. Jeśli doznajemy trudnego, traumatycznego momentu w naszym życiu, przekłada się to na nasze ciało. Bo jeśli sobie przypomnicie, to jak się czuliście, jak czuło się wasze ciało w bardzo stresujących, trudnych, traumatycznych momentach waszego życia. Czy ono było w pełni rozluźnione i czuliście się super, czy raczej było inaczej i wszystko wam się spinało? Bo ja myślę, że to drugie. Sam tego też doświadczałem. I często w takim spięciu utrwalają nam się te emocje, te traumy. I często one się odzywają, bo my to mamy cały czas w sobie, w naszym ciele. Ale jest na to prosta, prosta rada. Wyrzucić to z ciała. I teraz jak to zrobić? Możemy spojrzeć, jak robią to zwierzęta. Na przykład psy, wilki. Gdy mają sytuację stresującą, na przykład spotkanie dwóch psów i walka o terytorium, które zauważycie, że się jeżą, napinają, przygotowują się albo do walki, czasem do ucieczki, ale głównie to jest walka. Ich ciało całe się napina, wszystkie mięśnie są przygotowani do ataku. Jest stres w ich ciele.
I co ważne, ten stres jest dobry. Ten stres pomoże im w tej ewentualnej walce. Więc nie należy też mówić, że stres zawsze jest zły. Stres często nam pomaga i jest naszym przyjacielem. Więc co się dzieje w takim momencie? Gdy mamy taką sytuację, która jest dla nas stresująca, nasze ciało się napina, czujemy to w ciele, ta sytuacja mija. Sposoby rozwiązania są różne. Najczęściej okazuje się, że niepotrzebnie się stresowaliśmy, na przykład przed wystąpieniem publicznym, takim jak teraz, tutaj. Ale w naszym ciele to zostało, więc jak to rozładować? I zamiast o tym tylko i wyłącznie opowiadać, chcę was zaprosić do doświadczenia. Więc proszę, wstańcie na chwilę. Wstańcie sobie swobodnie, rozluźnijcie swoje ciało. Myślę też, późna jest godzina, więc może na początek takie ćwiczenie oddechowe, więc weźmy wszyscy głęboki wdech. Wydech. Kolejny, po kolejnym wdechu, wydech wydajmy z jakimkolwiek dźwiękiem. Wdech, wydech. Zamknijcie teraz oczy i zwróćcie uwagę, czy już coś teraz się zmieniło w waszym ciele. Czy jest już teraz jakaś zmiana? To trwało może 10-15 sekund. Ok, otwórzcie proszę oczy, nie siadajcie jeszcze. Jak wyrzucić stres, napięcie z naszego ciała? Najprostszy sposób, potrząsając nim. Tak jak to robią te zwierzęta, te psy, wilki. Gdy moment stresujący minął, możecie to zaobserwować, jeśli macie psy, to jest częste zjawisko, potrząsają swoim ciałem, wyrzucają te napięcia na bieżąco. I teraz właśnie to wam proponuję, aby trochę potrząść swoim ciałem. Zacznijmy delikatnie, rozluźnijcie ramiona, rozluźnijcie głowę, swobodnie oddychajcie. Potrząsajcie tylko swoim ciałem. Miejcie ugięte lekko kolana i postarajcie się skupić na swoim ciele, nie rozmawiać. Wiem, że to może być dziwne. Luźne ramiona, możecie zamknąć oczy, to wam pomoże wczuć się bardziej w swoje ciało. Swobodny oddech, luźne ramiona, luźna głowa, delikatnie zgięte kolana. I potrząsamy ciałem, tylko tyle, albo aż tyle. Swobodny oddech. Ok. Jak się czujecie? Czy coś się zmieniło? Może odeszły jakieś napięcia z dzisiejszego po prostu dnia? Ok, możecie usiąść. To jest świetna technika, którą wam proponuję po sytuacjach, które są dla was stresujące. Po jakimś trudnym momencie waszego życia warto zrobić takie proste ćwiczenie, tylko w trochę dłuższej wersji. Niekoniecznie minuta, dwie, możecie pięć to zrobić. Bardzo fajnie pomaga do tego muzyka, aby zrobić to w tańcu i po prostu wytrzęść ze swojego ciała napięcia, stresy, emocje i traumy. To jest jedno z najprostszych, ale zarazem bardzo skutecznych narzędzi do pracy z emocjami zapisanych w ciele. Kolejnym z nich jest oddech. Jeśli stresujemy się, możemy popracować z oddechem. Wziąć głęboki wdech, wydech, powtórzyć to parę razy, użyć także wydechu z dźwiękiem, który świetnie wpływa na rozluźnienie naszego ciała. To jest bardzo prosta sprawa. Ok. Wracając do mowy ciała. Niegdyś interesowała mnie mowa ciała, teraz także, ale bardziej się skupiam na postawie ciała. Postawa ciała też dużo mi mówi o tym, czy ktoś ma jakieś problemy natury fizycznej, czyli coś go gdzieś boli w jakimś miejscu, bo jest w jakiś sposób na przykład skrzywiony, w taki sposób stoi, chodzi. I często rozwiązaniem też są bardzo proste i banalne na to rozwiązanie. Większość z nas używa nieodpowiedniego obuwia. Obuwie nieodpowiednie potrafi wpłynąć na napięcia całego naszego ciała. Nie chodzi tylko o stopy. Bardzo mocno to się przekłada na napięcia na całych naszych plecach, jeśli mamy nieodpowiednie obuwie. A jakie to jest nieodpowiednie obuwie? Obuwie za ciasne. W szczególności u pań wygląda to tak, że większość obuwia, które jest no niestety teraz promowane, miażdży praktycznie palce stóp. To oczywiście procentuje z tym, że powstają haluksy, na to trzeba trochę sobie zapracować i to jest prawie że gwarantowane, ale co już teraz się dzieje? Nie mamy stabilnej postawy ciała.
A stabilna, zrównoważona postawa ciała to jest to, to daje nam to, że nasze ciało jest rozluźnione i nie ma w nim napięć. Jeśli brak jest tej stabilności, napięcia się tworzą automatycznie. Więc zachęcam was do przyjrzenia się swojemu obuwiu i może zmianę delikatną. Może niekoniecznie codziennie chodzić w ciasnych butach, na szpilkach u pani. Może warto też czasem pochodzić boso. To świetnie na nas wpływa, w szczególności po lesie. Więc bardzo was do tego zachęcam i bardzo, bardzo wam to polecam. Okej. I mam jeszcze jedno dla was ćwiczenie. Tak jak już teraz troszkę może rozluźniliśmy sobie ciało, chciałbym, abyście ponownie wstali. To będzie łagodniejsza wersja ćwiczenia. Stańcie sobie swobodnie na szerokość bioder i zamknijcie oczy. Oddychajcie swobodnie, rozluźnijcie swoje ciało, zwróćcie uwagę na swoje ramiona, barki, czy one swobodnie opadają. Niech ręce luźno zwisają wzdłuż tułowia. Przenieście teraz swoją uwagę i ciężar ciała na prawą nogę. I poczujcie prawą stopę, całą prawą część waszego ciała. Od stopy przez tułów po czubek głowy. Przenieście teraz płynnie swój ciężar ciała na lewą stronę. Znów poczujcie lewą część ciała tym razem. Od stopy przez tułów po czubek głowy. I ponownie na prawo. I znów wracamy na lewo. Wracamy do centrum. Cały czas mając zamknięte oczy. Wczujcie się w różnicę między prawą a lewą częścią ciała. Poczujcie, czy w jakichś miejscach może są napięcia. OK, otwórzcie oczy. Możecie usiąść. Macie bardzo proste badanie własnego ciała. Gdzie ono jest napięte? Po której stronie? Po której stronie emocjonalnej? Istnieje coś takiego jak mapa emocji zapisanych w ciele. Różne miejsca w ciele odpowiadają za różne emocje. I gdy my mamy taką świadomość, a taką mapę możemy dosyć łatwo znaleźć w internecie, możemy też spojrzeć na to, jak wygląda nasze życie w tym momencie, w tej sferze emocjonalnej. Czy to są na przykład ramiona, taka prosta sprawa, dużo może na nie po prostu sobie bierzemy, dużo bierzemy na barki, tak się u nas mówi. I to jest dosłownie, przekłada się na nasze barki, czy tam się pojawiają napięcia. Więc to jest sygnał od naszego ciała. Na co, w jakim kierunku też chcę podążyć? Ciało bardzo mocno nam podpowiada, co się dzieje obecnie i czy może coś warto zmienić. Bo ciało nie kłamie i warto się jego słuchać. I warto słuchać swojego ciała częściej niż umysłu. I z tym was chcę zostawić. Bardzo wam dziękuję. We'll be right back.